jak zachęcić ludzi do korzystania z bankowości internetowej. Wydaje się, że są dwie drogi. Pierwsza, zmiana interfejsu użytkownika na bardziej użyteczny, bardziej przyjazny. Era bankowości internetowej z menu po lewej stronie i z obszarem roboczym na ekranie wydaje się, że odchodzi do lamusa. Nowe bankowości internetowe korzystają coraz bardziej z możliwości technologii internetowych, podobniają się do aplikacji, które możemy obejrzeć w Google, możemy kupić w sklepach internetowych, więc ta bankowość internetowa staje się coraz bardziej przyjazna. Ten kierunek wydaje się, że otworzy ten kanał dostępu również dla ludzi, którzy dzisiaj boją się bankowości internetowej ze względu na nieintuicyjny, nieprzyjazny, zbyt skomplikowany interfejs użytkownika. A drugi kierunek to nowe produkty, nowe możliwości, jak kupno-sprzedaż walut dla średnich i małych przedsiębiorstw, coś, co jest niedostępne w oddziałowej bankowości, teraz mamy w internecie. Obserwujemy online kursy, kupujemy, sprzedajemy walutę, robimy to w czasie, kiedy nam odpowiada, kiedy rynek nam odpowiada i robimy to po lepszych cenach, niż gdybyśmy te transakcje zawierali w oddziale.